Monika Zamachowska chętnie korzysta z mediów społecznościowych. Dzieli się z obserwatorami niemal każdym momentem swojego życia z aktorem Zbigniewem Zamachowskim. Nie omieszkała przekazać swoim fanom refleksji po pogrzebie Jerzego Łapińskiego, padły wzruszające słowa. Monika Zamachowska była na pogrzebie Jerzego Łapińskiego. Monika Zamachowska wraz z mężem zdecydowała się na wzięcie udziału w ceremonii pogrzebowej znanego aktora Jerzego Łapińskiego. Obecnie pogrzeby mogą odbywać się zgodnie z surowymi obostrzeniami, jednak jakiś czas temu rządzący zdecydowali się na zwiększenie liczby osób mogących towarzyszyć zmarłemu w ostatniej drodze. Jerzego Łapińskiego prócz Moniki Zamachowskiej oraz Zbigniewa Zamachowskiego pożegnały także takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna, Krystyna Jamba, Artur Barciś. Portal Plotek zwrócił uwagę na niezbyt stosowny ubiór znanego małżeństwa. Zdecydowanie mogli bardziej przemyśleć wybór ubrań. Dodatków przeżywanie osobistej tragedii związanej z utratą najbliższej osoby potrafi przenieść wszystkie inne rzeczy na dalszy plan, jednak to właśnie poprzez ubiór najłatwiej wyrazić szacunek dla zmarłego oraz uzewnętrznić swój ból. Tym bardziej dziwi, iż Monika Zamachowska zdecydowała się na kolorowy dodatek w postaci szala w żółte wzory. Zbigniew Zamachowski natomiast mógł szokować innych żałobników swoją maseczką, na której wesoło brykały koty. Dodatkowo aktor praktycznie całkowicie zrezygnował z czerni i na pogrzebie na cmentarzu Brudnowskim pojawił się w rudych spodniach, niebieskiej kurtce i kapeluszu oraz w szarym swetrze, spod którego wystawał czerwony kołnierzyk. Po pogrzebie podzieliła się swoimi przemyśleniami. Do sieci wyciekło zdjęcie z pogrzebu Jerzego Łapińskiego. Grupa aktora na swoim Instagramie zamieściła właśnie Monika Zamachowska, a słowa, którymi okrasiła fotografię, mogą wzruszyć. Dzisiaj był pogrzeb, łapki, dobrego, czułego, cichego człowieka, wspaniałego aktora, który rozumiał, co grał i po co. Lubiłam być blisko niego. Słuchać go i patrzeć w jego mądre oczy. Już się nie spotkamy w twoim pięknym ogrodzie. Będzie mi cię brakowało, Jureczku. Tyle ludzi przyszło cię dzisiaj pożegnać, do zobaczenia w lepszym świecie, napisała, pod zdjęciem komentując to smutne wydarzenie. Źródło: Plotek. Następny artykuł.